Cześć. Dzisiaj zaczynamy od pomnika Wojciecha Bogusławskiego. A wiesz, kim był Wojciech Bogusławski? Ojcem Teatru Narodowego. Ale nie o nim dzisiaj tutaj będziemy mówić, a o Eugeniuszu Szwankowskim, który opisał jego życie i twórczość. Tych dwóch panów łączyła pasja do teatru i Warszawy. Kiedyś Irena Santor powiedziała, że temu miastu należy się pewna czułość. Warszawa była tym miastem, które uległo temu zniszczeniu całkowitemu. Ono zostało podniesione z ruin. I to zasługa warszawianistów i badaczy, archiwistów, bibliotekarzy była też tutaj ogromna. A Eugeniusz Szwankowski odegrał ogromną rolę jako taki doradca, osoba, która dostarczała materiałów ikonograficznych na przykład przy rekonstrukcji budynków, odbudowy Starego Miasta, gdzie ważne były zdjęcia z okresu przedwojennego, jak to wyglądało, prawda? Dekoracji, fasad, prawda, budynków, biuro odbudowy stolicy wiele zawdzięczało właśnie tym. Bez przerwy do niego były jakieś pytania w tej sprawie, on na wszystkie kompetentnie odpowiadał. Bardzo wiele zawdzięcza mu archiwistyka warszawska. On był właściwie takim twórcą solidnie zorganizowanego archiwum miejskiego. Zaraz zresztą po studiach zaczął pracować w 1931 roku w Archiwum Miejskim w Warszawie. Jeszcze wtedy archiwum mieściło się tutaj naprzeciwko w ratuszu warszawskim i uporządkował tą stajnię Augiasza, jaką tam zastał.